Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Jak co roku w Adwencie przypatrujemy się figurze Jana Chrzciciela, słuchamy jego słów. Łukasz w tym roku przywołuje nam cytat z proroka Izajasza, choć to nie jest dokładny cytat. Łukasz sobie to trochę skompilował z różnych źródeł. I jeszcze w dodatku tłumacz, który to spolszczył, trochę sprawę umoralnił, zaciemniając podstawowy sens. Głos wołającego na pustyni, dwukropek. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Tak jest w polskim tłumaczeniu. W oryginale jest: przygotujcie drogę Pana, prostujcie ścieżki Jego. I tutaj miał kłopot pewnie ten, kto tłumaczył ten fragment, bo właściwie co to znaczy Boże ścieżki prostować, drogę Pana wyrównać? To przecież nasze zadanie jest, tak? Wyobrażamy to sobie, że są pokręcone ścieżki, podziurawiony asfalt, pofałdowana droga, więc za łopatę, kilof, żwir do roboty, wyrównujemy, zasypujemy dziury, lejemy nowy asfalt, jest prosta droga. Cała aktywność jest po naszej stronie. I my rzeczywiście tak robimy, bo to moralizatorstwo jest tak silnie zakorzenione w przekazie, nie w samej Biblii, ale w przekazie Biblii, że nie umiemy się od tego uwolnić. I w zasadzie co roku robimy to samo w Adwencie. No, to jest ten czas, bierzemy się do roboty, postanawiamy teraz dobre postanowienia. Będziemy się odchudzać, rzucamy palenie, no i tam pewnie tysiąc innych rzeczy możemy sobie do tego dołożyć. W drugim tygodniu zazwyczaj się coś już nie udaje, jesteśmy rozczarowani, mamy frustrację, że cholera, znowu nie wyszło. To właściwie po co to robić? A nawet jak wyszło, to często uczucia są takie: a, pokazałem innym, no teraz jestem fit i dobrze mi się żyje, bo straciłem kilka kilogramów. Czy myślicie, że Jezusowi i potem świętemu Janowi Chrzcicielowi chodziło o coś takiego? To jest zamiana na rolę. Tu nie chodzi o naszą taką doraźną, akcyjną aktywność. Tu nie chodzi o kurację odchudzającą, ani nie o to, żebyśmy kolejny raz stwierdzili, że mamy słabą wolę. Albo nawet jeśli akcja udana, to tylko na 4 tygodnie. Rzecz jest piętro głębiej. To jest sytuacja, w której Bóg jest aktywny. To On do nas przychodzi. On przychodzi do nas niezależnie od tego, czy się odchudzamy, czy rzuciliśmy palenie. Boże Narodzenie będzie i tak. Wcielenie stało się i jest faktem. To tylko od nas zależy, czy je przyjmiemy, czy nie. Czy stworzymy warunki Bogu, żeby do nas dotarł, przemówił, dotknął nas i w ten sposób przemienił nasze życie.
Zobaczcie, te teksty prorockie, one są zakorzenione w tradycji dwóch powrotów Izraela do ojczyzny. Jeden z nich opowiada o przejściu przez pustynię, z niewoli egipskiej z powrotem do Izraela przez długie 40 lat wędrowania po pustyni, a drugi mówi o niewoli babilońskiej i potem jak król Cyrus wyzwolił Żydów i powiedział, możecie wracać do swojej ojczyzny, to właśnie słyszymy ten obraz z Barucha, mówiący prorockim, takim pięknym zaśpiewem, Jerozolimo, ubieraj się pięknie, przywdzij szaty godowe, włóż koronę na głowę, oblecz się płaszczem sprawiedliwości. To jest jakby opis takiego przebudzenia się, wstajesz rano i mówisz, zaczyna się nowy dzień, jest kolejna szansa na spotkanie z Bogiem, z drugim człowiekiem. Pięknie się ubieram, myję się, patrzę w lustro, pytam, Boże, co można dzisiaj dobrego zrobić? To jest jakby obraz takiego weselnego przygotowania. Podnieś się, stań na miejscu wysokim. Wejdź na górę i spójrz z innej perspektywy niż ta codzienna, przytłoczona. Również może tym postanowieniem jeszcze bardziej obciążającym ciebie i mówiącym, ale to życie ciężkie. Wejdź na górę wysoko, spójrz na swoje życie z boskiej perspektywy. Twoja rola to jest rola przyjęcia tego, co Bóg chce ci dać. To jest stworzenie mu warunków, czyli na przykład cisza. To, żebyś świątecznie się wyciszył, żebyś wyzwolił się z tego rytmu, który cię nakręca, łącznie z tymi postanowieniami, w jakiś kierat codzienności, która właściwie nie wiadomo, po co się toczy. Ty masz zrozumieć w Adwencie, po co to wszystko jest. Ty masz przyjąć najwyższego gościa, który i tak przychodzi, tylko może cię zastać w strasznym bałaganie. Ale jeśli będziesz w uroczystej ciszy, w takim pięknym oczekiwaniu jak na oblubieńca, no to wtedy się właśnie dzieją cuda, które zmieniają twoje życie. To nie ty jesteś autorem swoich sukcesów. Ty masz je tylko przyjąć i podziałać tak mądrze i długomyślnie, żeby Bóg mógł do ciebie trafić, mógł ciebie uszczęśliwić. Jest taka sytuacja, którą sobie przypominam z czasów, gdy studiowałem w Monachium. To było prawie 30 lat temu. Pomagałem wtedy w polskiej parafii. Lubiłem chodzić do polskiej parafii, mimo że miałem sporo zajęć na uniwersytecie. W niedzielę byłem zawsze w konfesjonale i słuchałem spowiedzi tych biednych ludzi. Biednych mówię świadomie, dlatego że pamiętacie, jakie to były czasy, ta emigracja zarobkowa, kiedy Polacy jechali tam po te marki, bo jeszcze nie było euro, pracując ciężko i nieraz w upokarzających warunkach, mając ze sobą bagaż tęsknoty do domu. Często byli to mężczyźni, dzieci, kobiety zostawały w Polsce. No i ta ogromna pokusa porównywania się z Niemcami, którzy byli o tyle bogatsi, ta marka znaczyła tak dużo więcej niż złotówka. I te wszystkie upokarzenia i jeszcze pokusy właśnie te typu ukradniemy coś w markecie, bo to tak łatwo. No i jeszcze inne rzeczy, które w mężczyznach się budziły, kiedy tęsknota za żoną bywała zaspokajana inaczej. I oni się spowiadali. Tysiące ludzi, rzeczywiście, ogromnie dużo ich przychodziło do spowiedzi, bo potrzebowali pociechy właśnie w niedzielnej liturgii. To byli ci najlepsi, bo duża część stała na placu i handlowała przed kościołem. Ale ci najbardziej wrażliwi przychodzili, się spowiadali. I tak mi się ich strasznie żal robiło, kiedy oni w tej spowiedzi mówili, że to jest beznadzieja, że to wszystko jest do niczego, że tak ich przygniata ciężar życia, że ta ich sytuacja tutaj jest tak paskudna i że oni się czują tacy brudni, tacy zeszmaceni właśnie i tą sytuacją i swoimi grzechami i potwierdzeniem swojej słabości. Ja sobie pomyślałem tak, ja muszę im zadać jakąś dobrą pokutę, tak zwaną pokutę. I mówiłem tak najczęściej, słuchaj, znajdź sobie takie 10 minut, żebyś uklęknął sobie przed Najświętszym Sakramentem i nazwał po imieniu
wszystko to, co w tobie jest piękne, co w tobie jest podobne do Boga, wszystko to, co jest twoją czystością, twoją tęsknotą za szlachetnością. Przecież masz to wszystko w sobie, to nie zginęło. To jest tylko przykryte tą patyną, tym kurzem, tym upodleniem być może i tymi pokusami, które realizujesz głupio, ale to wszystko jest do odzyskania. Spróbuj nazwać po imieniu całe dobro, które w tobie jest, całe piękno, które w sobie nosisz, całą boskość, którą ci Bóg dał. I myślę sobie dzisiaj, czytając ten tekst, że to właściwie o to chodzi. Że to właściwie o tym jest Adwent, że do tego nas wzywa ten Jan Chrzciciel za prorokiem, mówiącym o tym, żeby przyjąć tego Boga, żeby Go w sobie usłyszeć. On jest działający, On jest aktywny, On nas zbawia. To nie my siebie zbawiamy na zasadzie na zbierania kilogramów dobrych uczynków. My tylko mamy Go przyjąć, a On nas przemieni. Ale to przyjęcie wcale nie jest takie łatwe. Bo to przyjęcie znaczy również rezygnację ze złych przyzwyczajeń, typu ja wiem lepiej, ja sam to rozwiążę. To znaczy całkowite zaufanie Jemu, a nie sobie. I jeśli mówię, Ojcze nasz, bądź wola Twoja, to naprawdę myślę Twoja, a nie moja, z Twoją pomocą. I myślę, że wtedy zaczyna się cud przemiany. Wtedy to jest to przyjęcie bez wielkich podarunków. W Bożym Narodzeniu pierwsi byli pasterze, bez niczego przyszli. Ktoś ciekawie ostatnio zapytał, królowie przynieśli dary. Ciekawe, czy one się przydały potem, czy zabrali je do Egiptu. Nie chodzi o dary, chodzi o czyste, otwarte, gotowe, pokorne, ufne serce. To jest czas, kiedy Bóg przychodzi do nas swoimi drogami. My tylko mamy Go przyjąć.